Mamy dzień zawodów i jest bardzo dobrze, bo ważę bardzo mało, zaledwie 76 kg, więc już teraz mam kilogram limitu, zapasu do limitu, więc mogę fajnie sobie zjeść i, no i teraz poszukamy fajnych rzeczy. Dobra, dżem, żelki na później. Teraz sobie zjem chleb z dżemem, czyli będę sam węglowodany. To nie jest dla mnie, to będzie na później, jajka też nie ma teraz. To jest dżemami trzeba uważać, większy się zdaje. Nie wiem czemu, mają bardzo mało kolorów, także dzisiaj dla mnie ten zwykły. Dobra, jak widać chipsów jest dosyć duży wybór, standardowo polecał. Przydak na kilka godzin przed zawodami, dobra, weźmiemy jakieś lejsy, innych film nie znam. Inny smak u nas oczywiście nie ma. Jeszcze jakieś jedne lejsy i wystarczy, około 200 gramów. A jeszcze wziąłem takie to sainty. No bo po nich również bardzo lekko czuję się na brzuchu, a trochę kalorii mają. Z pół kilo już leciało tego chleba i prawie cały słoiczek dżemu. Dawno tak nie miałem, żebym przed weryfikacją mógł aż tyle jeść. To znaczy to, że waga jest taka niska, to znaczy, że forma jest lepsza. Także pięknie. A to większość tego, co miałem zjeść, już zjadłem. I waga pokazuje dokładnie tyle, ile mam limit. Także już dużo więcej nie będę jadł. Może jeszcze tylko minimalnie. I tyle. Przespałem się trochę, czuję się świetnie. Chociaż i tak trochę osłabiony, bo to jest normalnie, nie da się na odwodnienie czuć jakoś idealnie. Nawet chyba głos mam trochę inny, zachrypnięty. Trochę przez odwodnienie, ale może trochę też mnie jakaś choroba bierze. No więc zaraz się zbieramy. Najpierw nałożymy sobie bronzer. Już nie biorę podstawowe rzeczy i jedziemy już na halę. O godzinie 16 mamy spotkanie. Tam będą mówić nam podstawowe rzeczy. No i weryfikacja, będą nas ważyć, mierzyć. Później 2,5 godzinki przerwy, no i zaczynamy w końcu te zawody. Szczerze, no czuję się naprawdę bardzo dobrze, uważam, że mam dobrą formę. Możliwe, że nawet lepszą niż tydzień temu, mimo że teraz mamy sobotę, a ja w poniedziałek jeszcze dużo jadłem w Chinach. Cały wtorek byłem w podróży, bo dopiero u siebie w mieszkaniu byłem w nocy między wtorku a środę, no i miałem czas tylko na dwa treningi siłowe w środę i czwartek, bo znowu już w czwartek po południu jechaliśmy już tutaj. Mimo tylko tych dwóch treningów, no to wydaje mi się, że forma nawet się troszeczkę poprawiła. Także jestem bardzo pewny siebie, dlatego nie mogę się doczekać. You down just like a pill.
worst way. Don't let me sleep, never say sorry. Zmierzyli mnie na 172,5, także chyba przez ostatni rok trochę podrosłem, bo zawsze było 171. Także na ten wzrost ja mam limit 80,5, także ja mógłbym jeszcze dobudować 4-5 kg czystych mięśni i tutaj zmieścić się w limit. No nic, jest bardzo dobrze. No, zbieramy się na backstage. Pokaż numery. Kupiłem je tydzień temu w Chinach, wziąłem do Polski i teraz wziąłem je tutaj, tak żeby symbolicznie coś poczuć jeszcze z tych Chin. A smakowo ogólnie zajebiste, całkiem inne niż u nas, takie bardziej intensywne mi się wydaje. No, tam był fajny klimat, więc tak wziąłem, żeby tutaj jeszcze to poczuć i, no i żeby się powtórzyło, dlatego. No właśnie, i dali to. I to zjedzą to ci, którzy skończą najwcześniej, także myślę, że dla nas nic nie zostanie. Albo osoby towarzyszące, no właśnie, które już się rzuciły. To jest najgorsze, że jedzą, zamiast dać zawodnikom co zjeść, to jedzą po prostu sobie trenerzy.
Un aplauso para ellos, por favor, adelante. Quinta posición para el dorsal 106 desde Polonia, Tomasz Maszek. Jesteśmy po. Szczerze to nie wiem co powiedzieć. No cóż, z faktów to piąte miejsce. Ten gość, który był drugi w Chinach, czyli za mną, tutaj też był drugi, także dużo wyżej ode mnie. No więc znowu, no nie wiem, muszę się dowiedzieć co zrobiłem nie tak. No bo kurwa, no nie wiem naprawdę co powiedzieć. Coś chyba było nie tak. No po prostu sam nie wiem. Oczywiście no nie jestem za bardzo zadowolony, ale nic nie mogę zrobić. Wydawało mi się, że wszystko idzie dobrze. Widocznie tak nie było. Postaram się dowiedzieć, co było nie tak. Być może naprawić błędy, bo za dwa tygodnie kolejne zawody. Ten start, no, będzie na pewno zaliczony do średnio udanych, powiedzmy. Bo zawsze zależy mi na wysokim miejscu, na bardzo wysokim. Piąte, no, nie jest wystarczająco dobre. Ale jest ok, lecimy dalej. Na chwilę odpoczynku i jedzenia myślę, że zasłużyłem. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Ja idę coś zjeść. Do następnego. Do jutra.